Dzień dobry Państwu, witam Państwa niezwykle serdecznie. Nazywam się Marlena Sakowska-Baryła. Jestem radcą prawnym i partnerem Sakowska-Baryła Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych, a także doktorem nauk prawnych specjalizującym się w prawie informacyjnym. A dzisiaj mam niebywałą przyjemność gościć w moim kanale pana doktora Kajetana Wojsyka, który specjalizuje się w prawnych, ale również informatycznych aspektach informatyzacji administracji publicznej i miałam przyjemność wielokrotnie słuchać wypowiedzi pana doktora i czerpać z nich pełnymi garściami. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie. Dzień dobry, również jest mi bardzo miło. Będziemy mówić, pewnie to nie jest zaskakujące, będziemy mówić o informatyzacji administracji publicznej. Myślę, że tutaj wiele wątków uchwycimy. Natomiast takie wstępne pytanie, które myślę, że nakieruje nas na to, o co właściwie chodzi w tym zabieganiu o informatyzację, jest następujące. Dlaczego informatyzacja administracji publicznej się opłaca? Dlaczego my musimy się zwrócić w tym kierunku? Administracja ma to do siebie, że działać musi zawsze, ciągle, w każdej sytuacji, niezależnie od stanu państwa. Po prostu państwo, które nie ma administracji, nie ma zarządzania, nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Każde urządzenie, administrację sobie tak nazwijmy, powiem to po inżyniersku, urządzeniem, jest to pewien procesor, który przetwarza dane wejściowe, czyli to, co wie o tym, co się dzieje wokół, na bieżąco lub z jakimś opóźnieniem, w coś, co może stanowić podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji. Tak sobie zakładamy, myśląc rozsądnie o tym, że skoro utrzymujemy ten cały aparat, skoro płacimy podatki po to, żeby państwo funkcjonowało, to powinno ono działać jakoś racjonalnie. Do tego potrzebuje narzędzi. Najprostszymi, dawnymi narzędziami były po prostu prawne regulacje, że coś powinno się dziać tak albo inaczej i tego przestrzegano. Tego był aparat, który zapewniał działanie wszystkich instytucji, aparat powiedzmy sobie takiej przemocy. Każde państwo coś takiego utrzymuje, ale też było coś takiego jak kontrola obywatelska nad działaniem tego procesora. W dzisiejszej sytuacji wiele rzeczy, wiele takich powtarzalnych spraw, które się muszą dziać w życiu każdego człowieka, można dzięki narzędziom, jakich się dopracowaliśmy przez te setki lat, mówiąc ogólnie o zarządzaniu, zastosować w praktyce, ale w sposób, który obniża koszty, bo wspomniała pani, dlaczego się to opłaca. Otóż opłaca się dlatego, że my wiele rzeczy dzisiaj jesteśmy w stanie zrzucić na urządzenia, na maszyny. Wystarczy je zalgorytmizować, czyli opisać precyzyjnie jakiś proces, sprawdzić go w działaniu, po czym zlecić go maszynom. Maszyny mają to do siebie, że nie mają żadnych wymogów takich jak człowiek, czyli potrzeby urlopu, potrzeby samokształcenia. One są ustawione i działają. Oczywiście istnieje coś takiego jak cykl Deminga, kiedy my coś zaprojektujemy, zaimplementujemy w praktyce i to coś działa, to przychodzi taki moment, kiedy mówimy, a czy nie mogłoby to działać sprawniej? Sprawniej to znaczy albo szybciej, albo taniej, albo ergonomiczniej. Zawsze jest coś do poprawki. W związku z czym, patrząc na tą całą konstrukcję, czyli prawo plus urządzenia, które to prawo w wielu przypadkach mogą wykonać, zastanawiamy się, co by tu jeszcze można było poprawić. Podam przykład konkretny. Otóż niedawno zupełnie byłem we Francji, w Strasburgu, no i zaistniała taka potrzeba wynajęcia mieszkania na kilka miesięcy. Tam jest jakoś tak dziwnie, żeby wynająć to mieszkanie, to nie wystarczy zapłacić z góry, czyli posiadać pieniądze i po prostu zapłacić i mieć. Nie, trzeba jeszcze pokazać, że się jest gdzieś zameldowanym. I tutaj skorzystałem z M-Obywatela, właściwie z usług, jakie są dostępne w już naszych rozwiązaniach elektronicznych i w ciągu dosłownie 3 minut, no bo musiałem się zalogować, wygenerować tą prośbę, która tam jest odpowiednio zaimplementowana i uzyskać elektronicznie podpisany dowód zameldowania. Czyli okazało się to bardzo przydatne, bo po pierwsze było to zaskakujące, że coś takiego jest potrzebne, mimo wszystko, że się ma środki, żeby opłacić, a po drugie, że można to było zrobić bezobsługowo, o dowolnej porze, bez udziału urzędnika. Dzisiaj mógłbym
taką tezę postawić, że jeżeli prawo jest poprawnie skonstruowane, czyli opisuje coś, co da się rzeczywiście wykonać nawet z różnymi opcjami, tak jak na przykład w czasie PIT-ów, tak? Kiedy wypełniamy, zaznaczamy jakieś checkboxy albo radiobatony tak zwane i w zależności od tego, co wybierzemy, odpowiednio się ten formularz modyfikuje, to dzisiaj praktycznie w dobrze skonstruowanym systemie prawnym jesteśmy w stanie wiele rzeczy przerzucić na systemy, ale to jest nie wszystko, że one za nas pracują. Ważniejsze jest to, że mamy coś takiego jak rozliczalność. Wiadomo, kto, kiedy, co robi, jakie są tego skutki. Jeżeli te skutki są niepomyślne, to znowu prawo przewiduje, że i tak człowiek ostatecznie musi podjąć decyzję, czyli niezgodne z wolą, intencją tego, który procedurę uruchomił. Czyli my prawnie mamy praktycznie wszystko zbudowane jak trzeba, tylko niekiedy pojawiają się zacięcia. Pokażę znowu kolejny przykład, bo lubię się posługiwać przykładami z życia wziętymi. Otóż mamy teraz coś takiego jak ustawę o doręczeniach elektronicznych, która już zanim weszła w życie, już była modyfikowana, już były poprawki i one ciągle są i ciągle będą. Dlaczego są? Dlatego, że mimo tego, iż da się ją narysować, jeżeli coś się da narysować i to jest powiedzmy praktyką inżynierów. Ja sam jestem inżynierem, więc wiem jak to działa, jeżeli coś się da narysować logicznie, czyli schematy przepływów, cała konstrukcja, to to coś może działać potencjalnie. Jeszcze są prawa fizyki, które trzeba uwzględnić. I teraz, jeżeli my mamy taką ustawę i z niej wynika dokładnie, że coś jest, a pojawia się słówko może, czyli nie musi, nie ma, tylko może, to już mamy pierwsze utrudnienie, bo na przykład operator wyznaczony może świadczyć usługi, a czy je będzie świadczył, czy nie, to się zastanowi, czy mu się opłaca, czy mu się nie opłaca. I to są takie przykłady psucia prawa, kiedy my wprowadzamy jednym czterokrotnym naruszenie całego systemu, który mógłby spokojnie działać i mógłby już przynosić zyski. Tutaj zwrócę uwagę na to, że informatyka ma to do siebie, że przynosi zysk od momentu zaimplementowania, czyli w momencie, kiedy system poprawnie skonstruowany uruchomimy, to od tego momentu, od tej sekundy on już zaczyna przynosić zyski. Co oznacza, że jeżeli my musimy ponieść jakieś, musimy wnieść jakieś istotne środki, czyli inwestycje, żeby coś zbudować, to jesteśmy w stanie określić, w jakim czasie nam się to zwróci i kiedy zacznie przynosić zyski. Już nie tylko zwrot inwestycji, ale zyski. Przez 40 kilka lat pracowałem, 45 lat ponad, z czego w administracji ponad 30. Różnej, uczelnianej, samorządowej, centralnej. I patrząc się z różnych punktów widzenia na wdrażanie różnych technologii, które w tym czasie bardzo się mocno zmieniały, bo ja pamiętam przecież czasy, kiedy nie mieliśmy ani telefonów komórkowych, kiedy usługi mobilne w ogóle nie były możliwe, kiedy były dyskietki i to jeszcze takie duże 5,1/4 cala, 8-calowe nawet. Więc ja pamiętam zupełnie inne czasy, więc mam jakąś perspektywę. Mogę powiedzieć, że widzę, w jakim tempie można przystosowywać środowisko informacyjne człowieka do tego, żeby wspomagać jego codzienne funkcjonowanie. Ostatnio pokazała to pandemia, że coś, co się wcześniej wydawało nie do przejścia, głównie księgowi mówili, że nie, umowa musi być własnoręcznie, musi być na papierze, czyli w formie pisemnej, w postaci papierowej. Ja te rzeczy zawsze rozdzielam, ciągle to podkreślam, bo mylenie bytów powoduje różnego rodzaju kłopoty. Trzeba odróżniać formę, czyli sposób wyrazu informacji od postaci nośnika, na którym ta informacja jest zapisana, czyli czy ona jest czytelna dla człowieka bezpośrednio, bez użycia narzędzi, czy też musi być odczytana przez maszynę. Ale wracając do rzeczy, jeżeli my już te maszyny w każde miejsce wprowadzamy również do naszej kieszeni poprzez smartfony, które stają się takim mobilnym urządzeniem udostępniającym nam usługi w dowolnym miejscu, to zawsze musimy pamiętać, że przecież jest ogromna część społeczeństwa, to jest wcale nie mała część, o to można zapytać Główny Urząd Statystyczny, ludzi, którzy z różnych przyczyn
I nie mówię tu wcale o wieku, bo wiek tu nie jest żadnym wyznacznikiem. Znam 83-latków, spokojnie biegle posługujących się elektroniką, tylko innego rodzaju przyczyny, głównie zdrowotne. Na przykład są ludzie, którzy nie potrafią czytać, dlatego że uszkodzenie mózgu, taka dysfunkcja powoduje, że oni nie są głupsi, oni tylko nie są w stanie syntetyzować, zrozumieć i przetworzyć tej informacji tak zapisywanej. My wiemy jako ludzie, że grafika niesie znacznie więcej informacji, to znaczy na szybciej ją pismo, które trzeba przeczytać, syntetyzować i zrozumieć znaczenie tego pisma. Dlatego znaki drogowe są rysunkami, są obrazkami, a nie napisami, bo pokonujemy dwie bariery. Barierę językową, czyli możemy sobie jeździć po całym świecie, nie znając języka danego kraju, a jednak odczytując znaki drogowe poprawnie. I po drugie, szybkość przekazu. Człowiek jest tak skonstruowany biologicznie, że szybciej interpretuje obrazy, potrafi w ułamku sekundy uchwycić znaczenie obrazu, stąd stosowanie piktogramów, niż opisu. Próbujmy sobie wyobrazić opis człowieka, na przykład jego twarzy, cech charakterystycznych, które musielibyśmy zapisać słowami, literami i to samo wyrażone zdjęciem. Dlatego właśnie dowody tożsamości są wyposażone w zdjęcie, bo porównanie wizerunku człowieka na dobrym zdjęciu, które charakterystyczne punkty wychwytuje, bo nie wszystko jest istotne, tylko pewne elementy, jest znacznie skuteczniejsze niż opisywanie tego człowieka tekstem. Proszę zauważyć, że w wydawnictwach prawniczych różnego rodzaju unika się raczej rysunków. Tam wszędzie są napisy. Natomiast gdyby tam stosowano rysunki, schematy, ono byłoby to prawo bardziej czytelne, bardziej zrozumiałe i łatwiej stosowalne. Proszę zwrócić uwagę, że inżynierowie, różni planiści stosują schematy, stosują obrazy, które pozwalają w lot uchwycić istotę rzeczy, a ponadto łatwiej poddają się analizie, która pozwala coś uprościć. Podam znowu przykład bardzo stary, bo robiłem swój doktorat w latach 80. ubiegłego stulecia, było to dawno temu. I wtedy zajmowałem się pracami badawczymi, badałem różne zjawiska. Istotą tych zjawisk było to, że one były, jakby powiedzieć, no, wielokrotne, setki i tysiące powtórzeń, żeby wychwycić jakieś prawidłowości, ale potem wszystko można było narysować na wykresach. I taki rzut oka na wykres od razu pokazywał, gdzie jest istota rzeczy. I gdyby w przepisach prawa, poza takimi wyjątkami, jak na przykład prawo ruchu drogowym, gdzie mamy te znaki drogowe opisane łącznie z symbolami, łącznie z kodami tych znaków, bo każdy znak jest nie tylko napisany, co on oznacza, ale jeszcze ma kod, do kodu wrócę za chwilę. Gdybyśmy się tego trzymali, to prawo byłoby znacznie łatwiejsze do studiowania, do stosowania, a co najważniejsze, stworzono by pomost między wykonaniem tego prawa, czyli stosowaniem go w praktyce, a tym, co pozwala je łatwo analizować. Tak, ja myślę, że to jest świetne spostrzeżenie, dlatego że z drugiej strony ja patrzę na to trochę po prawniczemu, no siłą rzeczy jestem prawniczką, ale też obserwuję moje środowisko. Ja myślę, że my prawnicy bardzo często mamy ogromne problemy z tą kwestią informatyzacji i myślę, że to nie jest sprawa tego, że my nie mamy umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi, choć po części chyba też, ale myślę, że tutaj pojawia się właśnie ten wątek, o którym Pan wspomniał, czyli tego braku precyzji języka, który dla nas jest bardzo istotny. Bo między innymi te zarzuty, które są stawiane e-doręczeniom, z jednej strony koncepcja absolutnie taka, na którą my czekamy. I ja myślę, że tutaj świat prawniczy absolutnie czeka na to, żeby to uporządkować, bardzo świetna, a z drugiej strony ta warstwa regulacyjna taka i te rozwiązania takie, które powodują po pierwsze pewien dualizm, po drugie różne możliwości, po trzecie tę pewność, którą daje nam złożenie pisma przed północą na poczcie, absolutnie jest nieporównywalna z tym, jak wyglądają te e-doręczenia w tym wydaniu, z jakim się borykamy w tej chwili. Więc z jednej strony ta precyzja algorytmów jest absolutnie super. Ja myślę, że za chwilę smart kontrakty będą tym elementem, który trzeba będzie rozpoznać na studiach prawniczych. No a po drugiej stronie mamy taką prozę regulacyjną, więc siłą rzeczy też prozę życia, czy to w
sądowego, czy to właśnie około administracyjnego, gdzie właściwie dla takiej absolutnej pewności wielokrotnie trzeba się udać na pocztę, chociaż jest to groteskowe. Praktycznie ja uważam, że się nie trzeba udać na pocztę, bo wystarczy i o to należy zadbać. Prawnicy powinni to zrobić, ponieważ oni tworzą prawo, żeby zapewnić rozliczalność procesu oraz jego niezaprzeczalność. A dzisiaj elektroniczne narzędzia, które na to pozwalają, posiadamy. Łącznie z takimi szczególnymi rzeczami jak fikcja doręczenia, łącznie z takimi rzeczami jak możliwość złożenia podpisu przez osobę nieposiadającą dłoni, podpisu, dodam, własnoręcznego, mimo że ona nie ma rąk, prawda? Czyli nie może tego zrobić własną ręką, mimo że tak to brzmi. Mimo że stosuje doręczenie, mimo że to nie wchodzi do ręki, tak by należało domniemywać z tego słowa doręczenie, znaczy włożenie komuś czegoś do ręki. Chodzi mi o to, że my wszystko potrafimy odpowiednio stworzyć, zapisać posiadanymi środkami oraz zinterpretować, czyli należy napisać, jak należy rozumieć. I wracając teraz do tych jeszcze doręczeń, o których wspomniałem, tak się składa, że jestem współautorem komentarza do ustawy i zajmowałem się... Mam ten komentarz, mam. Bardzo, bardzo mi miło, ale zajmowałem się takimi aspektami technicznymi. Żeby to dokładnie zrozumieć, to powiem, że biorąc pod uwagę tą różnorodność ludzi, tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą skorzystać bezpośrednio z elektroniki, musimy brać to zawsze pod uwagę, że technologie nowe, one muszą coś dodawać do tego, co już jest, a nie zupełnie zamieniać albo likwidować. Nie wolno likwidować. Czyli na przykład do końca świata, gdy potrzebowali urzędów, powinna istnieć możliwość udania się fizycznego i wyjaśnienia, o co chodzi. Podam znowu przykład z własnej praktyki. Otóż kiedyś na pewnej konferencji byli przedstawiciele takiego dystryktu Nowon, to jest część Seulu, dużego miasta stolicy Korei Południowej, którzy pokazali rozwiązanie, którym się chcieli pochwalić jako genialne. Pokazali dwa rozwiązania, to drugie dotyczyło kradzieży dzieci, ale tak, był taki przypadek, chodzi o to, żeby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, czyli system nadzorujący trasę dziecka, ale to zostawmy. Chcę zwrócić uwagę na ten drugi system, bo mówimy dzisiaj o administracji. Otóż on był tak skonstruowany, że obywatel przychodzi do urzędu. Dlaczego się zakłada, że przychodzi? Bo większość ludzi ceni swój czas. Jeżeli wie, że wyjście do urzędu trwa krócej, jeżeli jest w pobliżu, a jeżeli jest dalej, no to jeszcze czas dojazdu, tak? Niż na przykład przerwa śniadaniowa, albo nie wymaga to brania specjalnie urlopu, bo czas oczekiwania w urzędzie jest nieprzewidywalny, bo nie wiadomo jakie kolejki, tylko jeżeli wie, że to trwa krótko, czyli że można się na przykład umówić na konkretną godzinę, albo można, czyli to jest jeden z aspektów, tak, umawianie wizyt, elektronicznie, zdalnie, zarezerwować termin, a potem, że to będzie trwało krótko, to wtedy jest zupełnie inna sytuacja. I tam był pokazany przykład skrócenia wizyty w urzędzie, która normalnie trwała 20 minut, czyli czas załatwiania sprawy 20 minut, do 2 minut, 10-krotnie. Co spowodowało likwidację kolejek, spowodowało zadowolenie mieszkańców z takiego rozwiązania. Rozwiązanie było genialne w swej prostocie. Wystarczyło zauważyć, że zwykły obywatel z usług urzędu korzysta rzadko. Rzadko. No ileż my razy chodzimy do urzędu gminy? Proszę sobie tak spróbować przypomnieć, kiedy pani ostatni raz tam była, w jakim celu i kiedy poprzednio, tak? Chodzi o odstępy. Robimy to bardzo rzadko. To nie jest sklep, to nie jest spożywczak, to nawet nie jest przychodnia zdrowia. To jest miejsce, gdzie chodzi się rzadko. Jeżeli chodzi się rzadko i również rzadko korzysta się z rozwiązań elektronicznych, które dzisiaj mamy, czyli różnych portali, gdzie są formularze, które się rzadko wypełnia, w związku z tym nie wiadomo, czy się gdzieś błędu nie popełni. Przypomniałem ich konstrukcję, że wiele z nich jest błędnie konstruowanych, ale o tym może później, jeżeli wystarczy czasu, ale robi się to rzadko. Wystarczyło zauważyć, że skoro robi się to rzadko, to może lepiej odwrócić proces. Może lepiej będzie, jeżeli to urzędnik będzie wypełniał taki formularz, bo on robiąc to dla każdego kolejnego interesanta nabiera pewnej biegłości. Mało tego,
on dzięki temu, że robi to ciągle, jest w stanie autorytatywnie powiedzieć, co w tym formularzu tak naprawdę jest potrzebne, a co nie, co można stamtąd usunąć, a czego usuwać nie należy, albo co należy dodać. On jest w stanie wyrazić opinię, która jest znacznie lepsza dla kogoś, kto robi to po raz pierwszy i nie wie w ogóle, po co to czyni i czego ci urzędnicy od niego chcą. Więc wymyślono coś takiego. Dobre zinformatyzowanie urzędników, czyli całego systemu wewnętrznego, żeby zapewnić to, co u nas zapewnia artykuł 220 KPA, czyli że nie można żądać od obywatela danych, które urząd jest w stanie, które posiada lub które jest w stanie sam pozyskać drogą elektroniczną. Tak, tak to w skrócie można powiedzieć. Artykuł 220 KPA łatwo zapamiętać, bo dawniej w sieci mieliśmy prąd o napięciu 220 V, obecnie 230, ale to jest tak mnemotechnicznie łatwe do ogarnięcia. W związku z czym pierwszym krokiem było dostrzeżenie, kto powinien tę opinię wyrażać. Po drugie, zbudowanie wewnętrznie takiego systemu z tych zasobów, które urząd posiada, żeby uzupełniać to tylko, czego urząd nie posiada. Czyli urząd na podstawie na przykład identyfikatora osobowego, u nas jest to PESEL, jest w stanie ze swoich zasobów wyciągnąć to wszystko, co w danym formularzu, w tym konkretnym jest potrzebne, to urzędnik po pierwsze potrafi kompetentnie odnaleźć właściwy formularz w sprawie. Człowiek tylko mówi, chce wyciąć drzewo, okej, dobrze, wycinanie drzewa, znajduje formularz, następnie dopytuje o szczegóły, bo to może być pomnik przyrody na przykład, albo coś tam innego, tak? Albo coś, co jest pod ochroną, wyciąć, czego wyciąć nie wolno. No więc urzędnik dopyta, jeżeli już o wszystko dopyta, odwraca ekran w stronę interesanta. Aha, jeszcze dodam, że ponieważ formularz jest dopracowany i zawiera to i tylko to, co jest potrzebne, to on się mieści na ekranie. Nie ma tam pięciu przewijań, kliknięć i tak dalej. Więc jeżeli jest wypełniony, częściowo automatycznie, częściowo danymi, o które ktoś tam dopytał, to urzędnik odwraca ekran w stronę interesanta i mówi mu, zgadza się? Zgadza. To proszę się podpisać. No i ten człowiek się podpisuje, tak? Na tablecie oczywiście, nie na papierze, na tablecie. Urzędnik do tego dokłada swój podpis, czyli też to podpisuje i się pyta, mam to wydrukować, mam to wysłać, co mam z tym zrobić? A człowiek mówi, a proszę mi to wysłać elektronicznie, tu jest, państwo mają mój adres, tak, z tej bazy doręczeń i tak dalej, które urząd posiada i to jest wszystko w temacie. Jest umówienie się na termin, bo musi być wizyta tego inspektora, który przyjdzie zobaczyć to drzewo, bo przecież człowiek się musi znać na rodzaj drzewa, bo to będzie platan, on go nazwie tam, nie wiem, jesionem czy tam jeszcze czymś innym, bo się na tym nie zna, więc pewne rzeczy wymagają sprawdzenia, ale jest to doprecyzowane, dogadane. I teraz co jest ważne, nastąpiła po pierwsze autoryzacja wszystkiego, bo ten człowiek, który przyszedł ze sprawą, okazał dowód tożsamości, bo to jest pierwsza rzecz. Nie wiem, czy pani oglądała taki serial Sztisel, bardzo ładny, ale bardzo zachęcam i tam umawianie się gdziekolwiek telefonicznie, pierwsze co było, to było podawanie PESEL-a. A proszę zwrócić uwagę, co się u nas dzieje. Ludzie ten PESEL ukrywają, mało tego niebezpiecznik jeszcze to podkręca, że można przestępstwa, owszem można, ale ścigany powinien być ten, kto to przestępstwo popełnia, a nie ten, kto chroni inne dane osobowe, bo w zasadzie potrzebne mu są tylko trzy, imię, nazwisko oraz PESEL. Tak, tak, tak. Tutaj nawet na tym kanale rozmawiałam jakiś czas temu o PESEL-u z Pawłem Litwińskim, gdzie my tak tłumaczyliśmy od zarania właściwie, jak to się stało, że PESEL stał się u nas w Polsce świętym PESEL-em, takim świętym, tajnym numerem, do którego się sięgać nie powinno. A ja jestem bardzo wdzięczna panu, panie doktorze, bo pan jakiś czas temu na łamach Abi Eksperta właśnie pisał o PESEL-u i to był taki tekst w nurcie odczarowywania świętości tego PESEL-a, bo właściwie to nie temu ten numer miał służyć i obydwoje chyba jesteśmy o tym przeświadczeni, że coś z tym PESEL-em, a przynajmniej z tą narracją, która wokół niego narosła, jest nie tak. Ja uważam i będę to ciągle powtarzał, może się gdzieś to przebije, może ktoś to w końcu zrozumie i mało tego, wiem z całą pewnością, że to jest do przeprowadzenia więcej, to jest do szybkiego przeprowadzenia jeszcze więcej, to wszystkim by dało korzyści. Mianowicie można zrobić tak, żeby wprowadzić tak zwany X-PESEL. X-PESEL się tylko tym różni od PESEL-a, że nie niesie ze sobą danych takich jak data urodzenia oraz płeć. No płeć jest widoczna z twarzy, jest widoczna z naszego imienia, nawet po zmianie tej płci, prawda? Więc to wszystko jakby jest odczytywalne, natomiast nie jest widoczna data urodzenia. Proszę Państwa,
czytając różne wypowiedzi, słuchając, chciałbym ten właśnie PESEL odczarować i w zasadzie powtórzę może jeszcze raz, potrzebne są trzy rzeczy, imię, nazwisko i PESEL. Imię i nazwisko dlatego, że dla nas naturalne na całym świecie jest posługiwanie się jakąś nazwą człowieka, stąd to nazwisko, jakimś jego określeniem, żeby się do niego zwracać inaczej niż numerem. W Polsce szczególnie z uwagi na II wojnę światową numer ma bardzo złe konotacje, w związku z czym używamy tych dwóch rzeczy, ale w inny sposób. Numer jest dla maszyn, natomiast imię i nazwisko jest dla ludzi. I tutaj zwracam uwagę, i to mówię znowu jako nauczyciel akademicki, który przeżył takie doświadczenie, że w jednej grupie studenckiej miałem dwie studentki o tym samym imieniu i nazwisku. I to, co je od siebie odróżniało, to był numer albumu. Jeżeli pracowaliśmy zdalnie, jeżeli one coś pisały, jakąś pracę, to podawały imię, nazwisko i numer albumu. Zawsze to było dopisane, bo bez tego nie wiedziałbym, która studentka tę pracę oddaje, wtedy, kiedy jeszcze to było na papierze. Teraz przeszliśmy całkowicie na elektronikę, widzimy się na ekranach. Wiele rzeczy się po prostu zmieniło. Wracając do PESEL-a, bardzo bym apelował, żeby się tego nie obawiać, żeby mieć jak najmniej danych, czyli imię, nazwisko, PESEL, a reszta danych musi się do tego PESEL-a dowiązywać wtedy, jeżeli urzędnik ma uprawnienie, żeby te dane ze sobą łączyć. To jest kolejny krok dla ułatwienia życia, jak w tym wspomnianym już Seulu, gdzie to system informatyczny, a nie urzędnik, wiąże ze sobą dane, ułatwiając w ten sposób życie ludzi, bo on i tak te dane musi mieć, i tak obywatel musiałby je na formularzu podać, czy mu się podoba, czy nie, jeżeli chce załatwić sprawę. Więc po co go dręczyć w sprawie oczywistej, skoro może to zrobić maszyna, która nie ma żadnych intencji, w szczególności intencji złych, przeciwnych człowiekowi. Proszę się nad tym zastanowić. Przechodząc dalej, ponieważ ten PESEL niesie tą datę urodzenia, a kobiety bardzo tego nie lubią i wiem to z bezpośrednich rozmów, kiedy potwierdzałem te tożsamości, to sobie pozwalałem na takie, uprzedzałem o tym, że to jest takie moje socjologiczne badanie. Mnie to po prostu interesuje, dlaczego panie mają taki opór, to one mówiły bardzo często, że nie o bezpieczeństwie, że wydatki, które pochłania zachowanie młodości, urody na twarzy, są na tyle duże, że gdyby od razu ten PESEL pojawiać, to ktoś sobie powie, zaraz, PESEL jest taki, data urodzenia taka, a tu widzimy kogoś innego. Tak więc to była ta przyczyna prawdziwa, a nie jakieś względy bezpieczeństwa. W związku z czym ja w kółko powtarzam, jeszcze raz to powtórzę, że gdyby wprowadzić X-PESEL, czyli taki identyfikator, poprzez przetworzenie obecnego lub połączenie go ze sobą w jednej tabeli, że każdy może sobie odczytać, jaki mam ten swój nowy X-PESEL, żebym tylko wiedział, bo maszyna to będzie wiedziała, a nie ujawniać tej daty urodzenia, to w zasadzie byłoby w porządku. Czyli mielibyśmy jakiś identyfikator. I tu teraz podam Państwu znowu przykład z życia wzięty. Otóż w ustawie o doręczeniach mamy coś takiego jak adres do doręczeń elektronicznych. To nie jest adres mailowy, do którego przywykliśmy, który sobie sami kształtujemy. To nie jest konto jak na ePUAP-ie, które w początkach tego ePUAP-u można było, nie można go było kształtować, tylko system sam nadawał jakieś dzikie numery. Dzisiaj można sobie go wybrać pod warunkiem, że jest unikatowy. Proszę zauważyć, co jest na tabliczkach rejestracyjnych samochodów. Tam są takie nazwy, no nie dalej jak wczoraj widziałem My Car, po angielsku pisane, czyli My Car, tak? W2, warszawska rejestracja My Car. Widziałem rejestrację Janek, widziałem rejestrację Pomidor, widziałem rejestrację Po Babci, to były poznańskie numery i tak dalej, i tak dalej. Pomysłów jest wiele. Jest jeden warunek, ma być unikatowy, nie może się powtórzyć. Teraz pójdę jeszcze dalej. Nie wiem, czy tutaj się nie będzie bardzo wściekał prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który niedawno nakładał karę na głównego geodetę kraju, mówiąc, że ujawnianie numerów ksiąg wieczystych w geoportalu jest ujawnianiem, że wręcz ten numer księgi jest tą daną osobową, bo to nie prowadzi. A co jest na samochodach? Jeżdżą sobie te samochody z tymi numerami i co, dzieje się coś przez to? Proszę spróbować, przecież to są dane, które prowadzą do danych osobowych, do właściciela. Wyobraźmy sobie teraz, że te numery wszystkie usuwamy, bo to są dane osobowe. Jeżeli sąsiad widzi mój samochód i wie, że ja jestem, to czytając mój numer samochodu wie, czyj to numer, czyli doszedł do danych osobowych, potrafi określić osobę, właściciela pojazdu. Proszę zbudować analogię, zwykłą, inżynierską, prostą analogię.
Ja myślę, że akurat to jest taki temat, który jest tematem powracającym i drażliwym, akurat jakoś tak się Ale dlaczego? Warto zadać pytanie, dlaczego? Tak. Właśnie do tego zmierzam. Jestem o to cały czas pytana, a ja myślę, że to jest tak, że to jest efekt, który musi się kiedyś odwrócić, bo to jest efekt ochrony danych dla samych danych, a nie ochrony osoby fizycznej, która miała być w centrum owej ochrony. Jeżeli my tak na to popatrzymy z tej perspektywy, to mamy takie wahnięcie. Pomimo tego, co jest napisane w tytule RODO, że to są przepisy służące ochronie osoby fizycznej. W związku z przetwarzaniem danych. Tak, chronimy dane. I teraz, czy my je naprawdę chronimy? My rozumiemy tak po naszemu, po polsku bardzo często. Nie wiem, czy to jest tendencja ogólnoświatowa, ale za mną jest 20 lat rozmów na temat ochrony danych z różnymi ludźmi i ludzie generalnie, też sobie mogę pozwolić na taką socjologiczną obserwację, rozumieją ochronę danych osobowych jako niepodawanie danych, jako tajemnicę danych. A tymczasem ochrona danych osobowych to są pewne procedury postępowania z danymi osobowymi, które w efekcie mają dać ten właśnie skutek. Bezpieczeństwa osoby fizycznej. Jakie jest właśnie to bezpieczeństwo osoby fizycznej, więc patrząc na to z tej perspektywy, no to należy sobie zadać pytanie, czy jeżeli ja w procedurach postępowania z danymi osobowymi uwzględniam korzystanie z numeru PESEL, korzystanie z numeru księgi wieczystej, korzystanie z numeru rejestracyjnego samochodu, to czy ja naruszam ten dobrostan osoby fizycznej w tym kontekście, czy nie? Ja myślę, że takiej refleksji u nas jednak zdecydowanie brakuje i to są raczej takie rozmowy, jakie my sobie dzisiaj prowadzimy, czy już kilka innych rozmów na tym kanale zmierzających właśnie w kierunku takich obserwacji, no a z drugiej strony te realia rzecznicze są takie, jakie są. Dodam jeszcze, no, ale dlaczego takie są? Dlatego, że raz przyjmuje to wyraźnie zabarwienie polityczne, czy interes się chroni, w tym przypadku polityków, którzy coś tam robią, a drugi z tego powodu, że my bylibyśmy w stanie przy dzisiejszym poziomie techniki, jaką dysponujemy, jaką mamy po prostu u siebie już, bylibyśmy w stanie tak ograniczyć dostęp do danych, że z jednej strony zminimalizowalibyśmy dane tylko do takiego zakresu, który w istocie, w rzeczywistości jest potrzebny, żeby całość systemu działała. Posłużę się analogią łańcucha rowerowego. Wystarczy wyjąć jedno jedyne ogniwko, jeden kołeczek w ogniwku, nawet nie cały, i całość przestaje działać. Posłużę się analogią mieszkania zasilanego energią elektryczną. Wystarczy jeden jedyny bezpiecznik wyjąć, już wszystko, co jest dopięte do tego bezpiecznika, przestaje działać, choćby było najlepszej klasy i najdroższe na świecie. Przestaje działać, bo jest usunięty jeden kluczowy element. Tak właśnie jest z numerem PESEL, tak jest z każdym identyfikatorem. I teraz powrócę do identyfikatorów, bo to jest niezwykle ważne. Budując nasze systemy informatyczne, a w szczególności teleinformatyczne, dostępne zdalnie, bardzo często budujemy jako silosy, silosy z danymi. Silos się buduje w taki sposób, że się nie myśli o powiązaniach z już istniejącymi danymi, tylko buduje się oddzielny worek, do którego pracownicy albo sami te dane wprowadzają, jak się mówi, z palca przez klawiaturę, albo z jakichś czytników, z jakichś skanerów, albo z czujników, albo się je wstępnie importuje skąd inąd, gdzie one już zostały zebrane, tylko teraz są odpowiednio przygotowane, przetworzone i załadowane. I mało kto się nad tym zastanawia i to też mówię ze swojej własnej praktyki, a obejrzałem, jeżeli nie dziesiątki, to setki takich systemów, w których ładuje się dane bez opamiętania, że było dużo, a potem się to wyprostuje. Jeżeli Państwo mi nie wierzą, a chcieliby to sami sprawdzić, to mamy taki piękny portal dane.gov.pl. W tym portalu są udostępnione różne zbiory danych. Można sobie zebrać na przykład zbiór imion w PESEL-u, jakie są. To nie są dane osobowe, bo same imię nie jest daną osobową, musi być spięte z człowiekiem, konkretnym człowiekiem, tak? Jeżeli mam go przed sobą, to jest Zosia, to ja wiem, że to jest Zosia i to jest ta osoba, zidentyfikowałem. Ale jeżeli to jest tylko Zosia na papierze, to ja nie wiem, która to jest Zosia. Tak samo jak mamy wiele osób o tym samym imieniu i nazwisku, jeżeli nie będzie identyfikatora osobowego, unikatowego, to mogę te osoby pomylić i która z nich poniesie szkodę. Mogę wyciąć nerkę nie tej osobie, co trzeba. Jako lekarz, chirurg na sali operacyjnej pomylono osoby, mogę podać lek nie tej osobie i ją zabić i tak dalej, i tak dalej. Wracając do tych identyfikatorów, wydaliśmy jako państwo, jako obywatele, podatnicy mnóstwo pieniędzy na to, żeby Główny Urząd Statystyczny gromadził dane i je kodował. I to jest dobrze, tak być powinno. Każde państwo taki
taki podmiot mieć musi, który zbiera te dane, bo one mają służyć zarządzaniu. Tylko żeby czymś zarządzać, a nie panować miłościwie, to trzeba rozumieć to, co się ma. Trzeba umieć to przeanalizować niekoniecznie samemu. Można tego wynająć specjalistów i zadać im tylko pytanie. Interesuje mnie to, to i tamto. Daj mi odpowiedź na te pytania, bo są kluczowe w podjęciu decyzji. Wszystko. Wobec tego, mając to wszystko, mając coś takiego jak Główny Urząd Geodezji i Kartografii i inne podobne urzędy centralne, które są nadzorowane przez ministrów, jesteśmy w stanie praktycznie okodować, co jest potrzebne do zarządzania. Posługując się samymi kodami, bo zauważmy, że dana, która jest daną śmieciową, wymyśloną, o tak sobie wpisaną do formularza, nie posiadającą kodu, to jest śmieć. Natomiast dana pochodząca ze słownika, sprawdzona, opisana, okodowana, to już nie jest śmieć, to już jest konkretna dana, co do której potrafimy ustalić jej tożsamość, jej pochodzenie, jej umocowanie prawne. I posługując się samymi kodami, jesteśmy w stanie zarządzać systemami, zmniejszając kilku lub nawet kilkunastokrotnie przepływ danych. Mało tego, jesteśmy w stanie wdrożyć takie mechanizmy, które po pierwsze zabezpieczają przed wprowadzeniem śmieci, a po drugie pozwalają wychwycić wszelkiego rodzaju zakłócenia starsze, które zostały wprowadzone do systemu, zanim mechanizmy obronne zostały zaimplementowane. To jest coś podobnego jak ze szczepionkami. Są takie szczepionki, które trzeba powtarzać, a są takie, które działają przez całe życie człowieka, po prostu. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie, kiedy, co zastosować. Od tego są naukowcy, żeby to wiedzieć. Tak samo w przypadku przetwarzania danych. Mamy w kraju naprawdę wybitnych specjalistów. Tylko że ta praca nie jest wykorzystywana we właściwy sposób. Ona jest zwyczajnie marnotrawiona. Ja tu nie wskazuję na konkretne osoby, które to marnotrawią. Ja tu wskazuję na brak wiedzy kogokolwiek, kto aktualnie może tych danych potrzebować, obojętnie czy on zarządza jakimś gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, czy zarządza stadionem sportowym, czy lotniskiem, czymkolwiek. Żeby czymś zarządzać, to trzeba mieć wiedzę o funkcjonowaniu tego czegoś. Inaczej nie jest to zarządzanie, jest to tylko miłościwe panowanie. Powracając do tych kodów, to jeżeli już mamy w każdym obszarze naszego życia okodowane dane, kiedy mamy słowniki, kiedy mamy systemy teleinformatyczne, które są w stanie to przetwarzać, to nie ma żadnego problemu, żeby tworzyć dla zarządzających takie specjalne dashboardy, takie specjalne pulpity sterujące, w których oni na wcześniej zadane pytania, bo oni mają pewne obszary niewiedzy. Niewiedza wynika albo z innego kierunku kształcenia, albo z braku doświadczenia, z czegokolwiek, mogą o pewne rzeczy dopytywać. I są ludzie, to są właśnie informatycy, którzy potrafią na podstawie posiadanych danych, te, które są w stanie pozyskiwać, wiedzą jak je pozyskiwać, zbudować takie właśnie pulpity sterujące dla zarządzających, żeby ci wiedzieli, co się dzieje. Znowu się posłużę przykładem. Zwykły system zarządzania dokumentami, EZD, elektroniczny system zarządzania dokumentami, ma to do siebie, że on nie jest taki sam dla każdego. W zależności od funkcji, jaką ktoś sprawuje, czy jest kierownikiem na przykład wydziału, czy departamentu, czy jest kierownikiem podmiotu, różne funkcje do wykonania. On nie musi umieć wszystkiego. Najmniej musi umieć ten, który jest najwyżej w hierarchii, bo on ma tylko podjąć decyzję w lewo, w prawo, albo cofnąć, tak? Do przodu, do tyłu. Podpisać i wysłać, albo cofnąć do poprawki i napisać, co trzeba poprawić, albo co trzeba zmienić, albo co jest niejasne, albo że wysłać doradców, albo coś, albo coś. W każdym razie te narzędzia są. Jeżeli teraz założymy, że największą robotę ma na dole do wykonania pracownik merytoryczny, któremu tą sprawę powierzono, przekazano, to on musi umieć wszystko. On musi umieć dołączyć różnego rodzaju dokumenty, pliki, musi umieć je nawet przetworzyć, żeby się nadawały do dołączenia. On musi umieć najwięcej. Jego się specjalnie szkoli. Ale już kierownika tak bardzo szkolić nie trzeba, bo on zawsze może cofnąć to do pracownika i powiedzieć, tego brakuje, to jest niejasne, to poprawić, to zmienić. I co najważniejsze, w systemie pozostaje ślad tego. A jeżeli zostaje ślad, to już mamy do czynienia z rozliczalnością, kto kiedy co zrobił. Przypomnę tutaj taką aferę lub czasopisma. Pamiętamy, tak? Przychodzi Michnik do Rywina, czy Rywin do Michnika.
nieważne. Chodzi o sytuację, że jest, coś się dzieje. I teraz szukamy, gdzie jest prawda. Jeżeli wszystko stosujemy w systemach rozliczalnych, kiedy się to stosuje nie przeciwko człowiekowi, to jest ważne, to nie ma być monitoring, który służy inwigilacji. To nie jest inwigilacja. To jest rejestrowanie zdarzeń, które ktoś wykonuje, bo on je i tak wykonuje, ale ma dowód tego wykonania. Nawet jeżeli popełni błąd, bo to jest prawo człowieka, errare humanum est. Jeżeli się pomyli, jeżeli popełni błąd, to nie ma znaczenia, bo błędy można poprawiać. Owszem, są błędy nienaprawialne, jak pozbawienie kogoś życia w wyniku złego procesu, ale te błędy w administracji, one są naprawialne. Owszem, ponosimy szkody, bo każdy błąd daje szkody, ale można zminimalizować liczbę błędów, bo mamy do tego środki. I teraz, jeżeli mamy dobrze działający system EZD, którego nie omijamy jakimiś karteczkami, jakimiś żółtymi doklejanymi wydrukami w szczególności, czyli totalnie likwidujemy możliwość zaistnienia dwóch stanów, a znam taki przypadek, że były dwie uchwały Rady Miasta różniące się treścią z tego samego dnia o tym samym numerze. I teraz nie było wiadomo, która jest ta właściwa uchwała. To jest autentyk. I to nie była Rada Miejska, którą obsługiwałam jako radca prawdy, bo miałam takie wizje w swoim życiu długotrwałe. Nie. Ja miałam bardzo, bardzo nieduży wskaźnik uchyłek. Ja tylko stwierdzam fakty, że jeżeli dopuszczamy możliwość rozdwojenia się, jeżeli, powtarzam, taka możliwość jest, to jest takie prawo Murphy'ego, jeżeli coś może pójść źle, to pójdzie. Ale troszkę to obserwuję od strony obsługi prawnej i myślę, że niestety z tym dualizmem my wciąż mamy do czynienia i to bardzo często i to nie jest dobrze, bo albo my powinniśmy zdecydowanie iść w kierunku elektroniki, elektronicznego biegu dokumentów, albo też powinniśmy pozostać przy tym papierze, no i pogodzić się chyba z tym, że działamy wolno. Przepraszam, od razu przerwę, nie o biegu. Dokument nie biega. Dokument jest udostępniany kolejno. To jest cały czas ten sam dokument, do którego są dołączane kolejne jego wersje. Więc jeżeli było zdarzenie lub czasopisma i chcieliśmy stwierdzić, kto dopisał lub czasopisma, to gdyby w owym czasie stosowano w Sejmie system zarządzania dokumentami, zaraz powiem dlaczego zarządzania, to wtedy w ciągu kilku minut, nie tygodni, nie komisji, tylko w ciągu kilku minut można byłoby ustalić, kto zmienił treść. Dlaczego? Dlatego, że w systemie EZD, zarządzania dokumentami, mamy do czynienia z takim procesem. Najpierw mamy pusty dokument, czystą kartkę, która co najwyżej jako szablon ma nagłówki firmowe. Potem on jest zapełniany treścią, ten szablon. W zależności od rodzaju pisma, to on może mieć pewne rzeczy już gotowe, wypełnione. To jest to, o czym wspomniałem w przypadku Korei, że nie musimy wszystkiego, to nam ułatwia pracę. Wybieramy właściwy szablon, a reszta to już tylko dodać to, czego brakuje, to, co jest istotne w tym przypadku. Więc to znakomicie ułatwia życie urzędnikom i każdy urzędnik, ci, z którymi ja pracowałem, to zawsze im starałem się pokazać, nie jak się zmęczą, tylko ile na tym skorzystają. Bezpieczeństwo, bo zawsze szefowi pokażę, proszę bardzo, było tak, tak i tak, ja tu zrobiłem to, co należało. Tak jest, czyli ta rozliczalność, kto, kiedy, co, bo w momencie zmiany treści system zapisuje tą zmienioną treść i przypisuje do tego, kto to zrobił, dokładnie co do sekundy. Jeżeli mamy zapewnioną rozliczalność oraz niezaprzeczalność, która już zapewnia certyfikat i złożenie podpisu, to już mamy wszystko, co nam jest potrzebne. Ja od 20 kilku lat używam wyłącznie środków komunikacji elektronicznej do przesyłania dokumentów i środków tworzenia tych dokumentów, żeby nie skalać się użyciem papieru, żeby udowodnić, że jest to jak najbardziej możliwe. Posłużę się znowu przykładem z życia. Jest takie stowarzyszenie, które wykonuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i jak ono się tam obecnie nazywa, Dziedzictwa Narodowego czy czegoś tam. Nazwy się zmieniają, wiadomo po co. W każdym razie to stowarzyszenie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi przy pierwszym kontakcie wymaga, żeby złożyć dokument własnoręcznie podpisany w biurze w Kielcach albo przesłać to pocztą podpisane. Ja nie wiem, skąd biuro wie, kto to podpisał, jeżeli to jest robione zdalnie. Wiele przestępstw się stąd wzięło, że ktoś stworzył dokument fałszywy, od razu fałszywy, nie sfałszowany, a fałszywy.
O sfałszowanych to jest odrębna sprawa, bo to trzeba rozróżniać, to są inne rzeczy. Sfałszowany to kiedyś był prawdziwy, a potem została zmieniona treść. Natomiast fałszywy jest od początku fałszywy, ale wygląda jak prawdziwy. I teraz, jeżeli jest taki wymóg, a ja tego wymogu zmienić nie mogę, to co? Czy ja mam być pozbawiony swoich praw dlatego, że nie używam papieru? No nie. Tam jest użyte słowo poczta, a poczta przecież świadczy usługę, jest taka usługa Envelo, że można zrobić przesyłkę elektroniczną, którą poczta przekształci na papier i ten papier dostarczy, a po drodze zarejestruje całą ścieżkę, co się z tym dzieje, czy ktoś odebrał, nie odebrał, kto odebrał, kiedy odebrał, czy wszystko można zrobić. Słowo kluczowe poczta, poczta, a nie, że papier, tylko poczta. W związku z czym, posługując się takimi technikami, system wie, kto się zalogował, kto sobie stworzył konto, czyli poczta ma zidentyfikowanego użytkownika. No i jakoś udało się wszystko przeprowadzić bez użycia papieru. Inny przypadek, podpisywałem kiedyś umowę z kimś tam i podobno główna księgowa twierdziła, że mowy nie ma, absolutnie musi być tu podpis na papierze, człowiek się musi stawić. Ja się oczywiście uparłem, że da się to odpowiednio zrobić, zinterpretować, no i posługując się znowu kodeksem cywilnym, zrobiłem wszystko elektronicznie. Dało się? Dało się. Zawsze się da, tylko trzeba znaleźć środek. Kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka wymówki. Jest też znane powiedzenie. W związku z czym uważam, że wracając do naszej administracji, do tych narzędzi administracji publicznej, twierdzę całkowicie odpowiedzialnie, że dzisiaj mamy wszystkie środki i techniczne, i prawne, żeby administrację znacząco odchudzić od elektrośmieci, od tego przetwarzania, żeby doprowadzić do doręczalności wszystkich adresów, czyli w tej ustawie, gdzie mamy usługę hybrydową, kiedy trzeba przekształcić na papier, ten papier dostarczyć w konkretne miejsce, to też znam na to sposób, wiem, jak to trzeba zrobić, żeby to działało. Po trzecie, możemy bardzo obniżyć koszty samego przetwarzania, ponieważ istnieją rozwiązania techniczne, które pozwalają, jakby to powiedzieć, zmniejszyć ciężar przetwarzanej informacji, nie tracąc nic z tej informacji. Dlatego, że my wiele rzeczy przetwarzamy jako dodatki, jako śmieci. To nawet nie są metadane, to są elektrośmieci, a mamy dzisiaj technikę na to, żeby się tych śmieci pozbawić i żeby przetworzyć to i tylko to, co maszyna jest w stanie zinterpretować, odpowiednio przetłumaczyć, przetworzyć i podać nam wynik. Czyli krótko mówiąc, moglibyśmy się podnieść na bardzo wysoki poziom, to znaczy inaczej, może my mamy technicznie ten poziom, tylko nie mamy ludzi, którzy potrafią to przeprowadzić. O, może inaczej, mamy ich, ale ich nie słuchamy, bo mamy i pracowników nauki, i inżynierów, i prawników, oni są, tylko nie są wykorzystani w tym celu. Ich wiedza, to co zdobyli, ich doświadczenie się najzwyczajniej marnuje. Idzie w piach, jak w tym nauka. Ja myślę, że dobrym przykładem na to, o czym Pan mówi, są prace nad zintegrowaną platformą analityczną, gdzie z jednej strony wydaje się, że jak Ania Żdżu potrzebujemy takich narzędzi, które pozwolą na taką analitykę, a z drugiej strony gdzieś już na etapie zaawansowanych prac i projektu rozporządzenia, myślę, że bardzo dobrze się stało, ale wysłuchano głosów prawników zajmujących się prawem informacyjnym, w tym między innymi ochroną danych osobowych, że tworzenie tego typu baz no po prostu powinno nastąpić w inny sposób, w innym zakresie, innym narzędziem prawnym, mam tutaj na myśli inny akt prawny niż rozporządzenie, że pseudonimizacja to nie jest najlepszy pomysł w każdym przypadku, że anonimizacja niekiedy powinna mieć miejsce raczej. To są takie momenty, kiedy okazuje się dość późno, że można to było odpowiednio ustawić już na bardzo wczesnym poziomie i właściwie być w tej chwili na zupełnie innym etapie niż ma to miejsce obecnie. To może tak, anonimizacja owszem jest dobra dla badaczy, bo badacza w ogóle nie interesuje, czy to jest pan Kowalski, czy pani Malinowska, to nie ma znaczenia. Jego interesuje zdarzenie, fakt, więc tam sobie można to anonimizować. Podobnie z pseudonimizacją, ale ja bym zachęcał do takiego działania, dlatego że moje jest bezskuteczne, tak? Ono nie trafia na właściwy grunt, dlatego że ci, którzy zarządzają tym zasobem, po pierwsze nie rozumieją, nie czują, a po drugie no,
urzędnik ma to do siebie, nawet jeżeli to jest pracownik podmiotu wykonawczego, że jeżeli od góry się go nie zmusi, to on tego nie zrobi. Co jest celem urzędnika w ogóle? Ja tu sobie troszeczkę żartuję, ale jak Państwo sobie poczytają Scotta i Adamsa, tak, to będą wiedzieli, że celem urzędnika jest przede wszystkim przetrwać. Przetrwać. Nie żeby coś zrobić czy zmienić, przetrwać. Nie dać się zwolnić, tak, wyrzucić pod głupim pretekstem. I teraz, gdyby Państwo zaczęli na przykład, oglądający tę naszą rozmowę, wysyłać do Centrum E-Zdrowia takie pisma z zapytaniem, dlaczego w rejestrach prowadzonych przez Centrum są dane nieprawdziwe. Konkretnie mówię o reszcie aptek, on jest najmniejszy, najłatwiejszy do poprawienia, ale trzeba to zrobić. Tam są dane zmontowane w niewłaściwy sposób z istniejących rejestrów. Jak ktoś o tym nie wie, to ja podam, że Główny Urząd Statystyczny, tworząc nazwy ulic, dzieli je w taki sposób, żeby można było alfabetycznie ustawiać i sortować dla łatwiejszego wyszukiwania. A więc dane są dzielone na takie fragmenty. Cecha to jest rodzaj obiektu, nazwa na dwie części, nazwa pierwsza, nazwa druga, ale konkatenacja, czyli łączenie łańcuchów odbywa się tak: cecha, spacja, nazwa druga, spacja, nazwa pierwsza, w tej kolejności. Jeżeli się to w niewłaściwy sposób połączy, to wychodzi pomieszanie. Zamiast ulicy Adama Mickiewicza będziemy mieli Mickiewicza Adama, zamiast mieć powiedzmy tam Marszałka, będziemy mieli Piłsudskiego, Marszałka Józefa. I w tym reszcie aptek mogą sobie to Państwo bardzo łatwo sprawdzić. Takie właśnie błędy zostały popełnione. I nikt tego nie próbuje nawet poprawić, ani tego nie chce poprawić, mimo że gdyby to poprawiono, to mielibyśmy poprawny słownik, który można by znowu było odchudzić, implementując po prostu słownik gusowski, który jest codziennie, w trybie codziennym konserwowany. Ja sobie zadaję taki trud, robię to, ponieważ jestem naukowcem od zawodu, tak? Jak byłem studentem czwartego roku, to już byłem wciągany w badania naukowe i mi to po prostu we krwi zostało, że jeżeli jest jakieś zjawisko, które mnie zaciekawia, interesuje, to ja je po prostu biorę na tapet, jak się to mówi, i je badam. Dlaczego się dzieje, co się dzieje, wszystkie za i przeciw, i w wyniku tego do czegoś tam sobie do jakichś wniosków dochodzę. I co sobotę robię to, bo to jest bardzo prosta sprawa, robię to niewielkim nakładem pracy, ściągam sobie trzy pliki. Jeden to jest taki specjalnie dla mnie przygotowany plik przez geodetów. Ja powiedziałem, jak go należy skonstruować, oni go skonstruowali i on działa do dzisiaj, gdzie są wszystkie punkty adresowe w Polsce. To jest ponad 8 milionów punktów adresowych, ponad, które można zobaczyć na mapach. Ściągam sobie słownik GUS-u aktualny na dzień dzisiejszy oraz ściągam sobie rejestr zmian, które w tym czasie między moimi badaniami kolejnymi, czyli cotygodniowymi, nastąpiły. Łącząc ze sobą te dwie rzeczy, te trzy rzeczy właśnie, te trzy słowniki odpowiednio przetwarzając, napisałem sobie takie programiki, które to robią, przetwarzając to, wiem z dokładnością do jednego znaku, jakie na dzień dzisiejszy w Polsce mamy ulice, jak się nazywają poprawnie, w jakich wersjach one występują w miejscu, które badam, czyli w urzędach gmin, bo stamtąd pochodzą dane do Państwowego Rejestru Granic, a gdybym chciał to zestawić na przykład z innymi rejestrami, czyli aktualne, poprawne, prawnie istniejące, zapisane w dziennikach urzędowych z uchwał Rady Gmin nazwy, to byłbym w stanie wskazać nawet, jak są błędy ortograficzne, pominięte spacje, nadmiarowe spacje, źle użyta duża lub mała litera i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest do zrobienia maszynowo, prosto i łatwo. I proszę mi powiedzieć, dlaczego nikt tego nie próbuje zrobić, tylko cały czas uporem godnym maniaka tworzy systemy, w których są formularze. No, w systemie e-doręczeń proszę spróbować znaleźć adres elektroniczny jakiegokolwiek podmiotu, nie wyłączając z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która jest gospodarzem tego tematu, gdzie ja jako osoba fizyczna chcąc wysłać, ja akurat tak się składa, znam ten adres, ale gdybym go próbował w systemie odszukać, posługując się narzędziem, które tam jest, to ja go nie znajdę. System mi go nie wyświetli. Da mi sygnał, że jest, ale mi go nie pokaże. Mimo że mam do tego prawo, bo jest to instytucja publiczna. I to samo mogę zrobić z każdym ministerstwem. A większość podmiotów oraz gmin do tej pory tego adresu nie ma, bo czeka na moment, kiedy będzie musiała. A jeżeli wszyscy czekają na moment, kiedy muszą, to wtedy następuje korek, zderzenie, systemy się zawieszają, przestają działać i jest ogólnopolska awantura, kto zawinił i komu trzeba ściąć głowę.
No tak, i memy powstają i są bardzo przyjemne, a czasami takie krotochwilne doniesienia prasowe. No tak to, tak to wygląda, ale chyba tak nie się o to składa, chodzi. że ja ten adres mam od 5 października swój, a niezależnie zakładałem dla podmiotu pewnego, który też go ma. I mam kontrolę nad tymi adresami. No i one są póki co bezużyteczne. Tyle, że zostały stworzone, potwierdzone, że są czynne, zostały aktywowane i koniec. I to jest wszystko. I tak będzie cały czas. A żeby skończyć naszą rozmowę pozytywnym akcentem, bo zakładam, że nastawiamy się na pozytyw, to czy z pańskiej obserwacji wynika jakaś taka no bardzo udana informatyzacja w administracji publicznej, taka można powiedzieć modelowa, że widzimy to światło w tunelu i do tego światła powinniśmy podążać, ciągnąc za sobą wszystkie te nieudane momenty? Niestety tak się składa, mówię to z przykrością, że cały czas brakuje tego inżynierskiego podejścia, dlatego że informatycy są świetnymi informatykami, potrafią tworzyć te systemy, ale brakuje im tego backgroundu administracyjnego. Jak oni przychodzą tworzyć administrację z różnych firm, to oni tylko patrzą pod kątem narzędzi, które świetnie opanowali, ale nie ma kogoś, kto im potrafi wytłumaczyć celu. Jeżeli mylimy cel z drogą do celu, to już jest pierwsza katastrofa. I tak to się w tej chwili generalnie dzieje. A w miejscach, w których miałem okazję się wypowiadać i coś zmienić, no to były zbyt małe obszary, żeby mówić o administracji państwa. To były pojedyncze miejsca, gdzie udało się skutecznie coś zrobić, co tylko było jakby dla mnie kolejnym szczebelkiem, czy takim stopniem do przeniesienia się w miejsce, gdzie ktoś mnie zaprosił, tam się udało, to chodź do mnie tak i może tutaj coś. No w tej chwili takim miejscem, które przed tym, nie wiem, bardzo dużo to są usługi mobilne za pomocą smartfonu, bo wszyscy posiadają, mają taką możliwość i powinien to być dodatek, a nie zastąpienie, tylko dodatek dla tych, którzy chcą i potrafią. To jest ta rzecz pozytywna. Mam nadzieję, że to nam się jednak uda. No i myślę, że z taką nadzieją i taką też intencją pozostawimy Państwa dzisiaj. Bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę. Mnóstwo wątków poruszyliśmy. Nie tylko o cyfryzacji, ale i o numerze identyfikacyjnym PESEL i o samej koncepcji tworzenia różnego rodzaju rejestrów. Także jestem bardzo wdzięczna za tę rozmowę. Pięknie dziękuję. Również dziękuję. Proszę Państwa, żegnamy się. Ja gorąco zachęcam do subskrypcji tego kanału. Tutaj będzie coraz więcej treści z zakresu prawa informacyjnego, nowych technologii, ale także zagadnień dotyczących cyfryzacji w administracji publicznej, ponieważ myślę, że od tego nie uciekniemy. Jestem gorącą orędowniczką tego, żeby właśnie ta informatyzacja postępowała. Także serdecznie zapraszam. Pięknie dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.